Dobry wieczór Państwu, czekam chwilkę, aż się tutaj wszyscy rozgościmy w naszym pokoju webinaryjnym. O, widzę, że już ktoś pisze wiadomość, to dobrze znaczy, że już jesteście Państwo. To ja już oficjalnie witam Państwa na dzisiejszym webinarze Fundacji Szkoła z Klasą. Dzień dobry. Webinar zatytułowany Prawie nastolatki i laptopy. Dowiemy się, czego się spodziewać, jak rozwijają się, czego się spodziewać od dzieci w wieku 10, 9, może 11 lat, gdzieś tam w okolicach klasy czwartej. Porozmawiamy o ich rozwoju, porozmawiamy o tym też, jak technologia tutaj może na to wpływać i różne inne aspekty, które się z tym wiążą. Ja powiem tylko, że webinar jest zorganizowany w ramach programu ASY Internetu. Program, który wspiera nauczycieli, nauczycielki, ale także rodziców w bezpiecznym eksplorowaniu sieci, w rozmawianiu z dziećmi o tym, jak bezpiecznie, rozsądnie, uważnie funkcjonować w świecie online, ale także offline, ponieważ rozmawiamy o 5 wartościach: rozsądek, uważność, siła, życzliwość i odwaga. Zaproszę Państwa potem w międzyczasie też na stronę Fundacji Szkoła z Klasą, tam jest też opisany program ASY Internetu, są materiały, które dzisiaj pewnie się pojawią w międzyczasie na webinarze, także zapraszam Państwa do eksplorowania. A ja za chwilkę już oddam głos pani profesor Sylwii Jaskulskiej, która opowie nam tutaj o tych najważniejszych aspektach dotyczących czwartoklasistów. I nie tylko pewnie, tak mówię o tych czwartoklasistach, ale to pewnie będą też nieco młodsze, nieco starsze dzieci. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas, tego Państwu życzę i do zobaczenia potem pod koniec webinaru. To teraz ja się przywitam. Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo mi miło, że spotykamy się wokół tak ważnego tematu. Prawie nastolatki to jest takie psychologiczne hasło, tak nazywa się dzieci, które są w tym wieku szkolnym, ale dopiero wchodzą w okres dorastania, a zatem są tak właśnie na progu, na pewnym takim moście między dzieciństwem a dorastaniem. I chcemy porozmawiać właśnie o tym etapie rozwojowym. Dziękuję za zapowiedź naszego webinarium i też mojej osoby. Rzeczywiście skupimy się trochę na rzeczywistości online, ale będziemy też mówili o tym, co dzieje się offline i jak wspierać dzieciaki, naszych uczniów, uczennice i nasze dzieci na tym właśnie etapie rozwoju. Ja nazywam się Sylwia Jaskulska, pracuję na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych, a w internecie jestem też obecna jako Sylwia Jaskulska, spotkania edukacyjne. Zapraszam też do kontaktu ze mną, a my zaczynamy. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Wybrałam takie 3 słowa, które chciałabym, żeby nam towarzyszyły. Podążaj, wskazuj, towarzysz. To takie właśnie hasła, którymi my dorośli możemy się kierować w kontakcie z każdym dzieckiem i z każdym nastolatkiem, z przedstawicielem młodzieży. Dziś będziemy się skupiali właśnie na tych młodszych nastolatkach. Zatem podążaj, wskazuj i towarzysz. A w jakich obszarach? Wybrałam takie 3 najważniejsze obszary. Pierwszy to ciało, mózg, myślenie i emocje, czyli no po prostu jak rozwija się osoba w tym wieku i jak można ją tu wspierać. Drugi obszar jest związany z ludźmi, czyli relacje z rówieśnikami w szkole, z rodziną. No i ten ostatni, żeby ten online miał też miejsce, no to też zajmiemy się troszeczkę technologią. A zaczniemy od takiego pytania, dlaczego to jest w ogóle ważny okres w życiu dziecka i dlaczego i na czym warto się skupić, czemu warto poświęcić czas, w jaki sposób angażować się w ten rozwój dziecka właśnie w tym wieku, ale nie zabraknie też takich wątków dotyczących nas dorosłych, bo to nie jest tak, że my mamy właśnie podążać, wskazywać, towarzyszyć, wspierać i tyle. My też potrzebujemy wsparcia, my też potrzebujemy jakichś wskazówek, jakiejś pomocy,
Więc też na takim naszym dobrostanie będę starała się skupiać. Mam nadzieję, że ten wątek też będzie jakoś widoczny, bo on też jest niezwykle ważny. I powiem jeszcze tylko o tym, o czym mówić nie będziemy. Nie będziemy się skupiali na zaburzeniach rozwoju, na jakichś takich sytuacjach bardzo krytycznych, kryzysowych. Myślę, że to jest temat po prostu na inne spotkanie. My będziemy mówili o takim standardowym rozwoju, o takich standardowych, codziennych sytuacjach, z którymi się spotykamy i właśnie to będzie nasz główny temat. Pani Monika pisze w czacie, że nic nie słychać. Czy to tylko u pani Moniki? Czy to jakiś większy problem? A widzę, że ktoś odpowiada. Ale skoro odpowiada, to widocznie słychać. To pani Moniko, o, bardzo dziękuję. Pani Moniko, jakiś pewnie problem wystąpił u pani. Mam nadzieję, że pani go rozwiąże. Zatem takie trzy główne hasła. Ciało, mózg, myślenie, emocje, relacje i technologia. To będą takie najważniejsze punkty. No ale zaczniemy od takich tych ważnych pytań. Prawie nastolatki, u progu dorastania, właśnie 9, 10, 11 lat. I tutaj pojawiają się pewnie różne pytania, różne przemyślenia, zarówno u rodziców, jak i u nauczycieli. Ja pamiętam, kiedy moi synowie byli w tym wieku, no to takie pierwsza myśl, kiedy to minęło, jak to się stało, że z tych słodkich, maleńkich dzieci, potem takich dzieci kilkuletnich, nagle oni zaczęli wyrastać, zarówno fizycznie bardzo się zmieniać, jak i właśnie w relacji ze mną i ze światem. No więc to pytanie, kiedy to minęło, jak to się stało? I to pytanie potęguje pewna prawidłowość psychologiczna, a mianowicie taka, że dzieci tak chwilę przed tym momentem, czyli zanim stają się tymi prawie nastolatkami, gdzieś słyszałam takie określenie dwucyfrowcami, tak, 10, 11, 12, to zanim to się stanie, to mówimy o takiej fazie uśpienia. To jest takie uśpienie takiego rozwoju społeczno-seksualnego i to oznacza, że dzieci, które mają 7-8 lat, najbardziej skupiają się na pewnych sprawnościach takich edukacyjnych, poznawczych. Bardzo mocno rozwija się ich myślenie, wzbogaca się ich słownictwo, potrafią skupiać się na tym, co robią. Są takie bardzo proszkolne, można powiedzieć, takie mocno skupione na szkole, mocno skupione na tym, na różnych zadaniach, mocno wpatrzone też w dorosłych, bardzo często ta pani czy ten pan nauczyciel w szkole to jest taka osoba, w którą, prawda, są wpatrzeni jak w obrazek i to się właśnie zmienia i następuje ten przełom rozwojowy i chyba właśnie dlatego, że ta faza taka uśpienia daje nam taki trochę taki oddech i wychowawczy i taki właśnie w takim byciu z tym dzieckiem i nagle coś rusza, bum. I dlatego chyba tak mocno to widzimy i pojawia się to pytanie, kiedy to minęło, jak to się stało. I no, czy to jest, czy okres dorastania, w który wchodzą te dzieciaki, nasze dzieci, nasi uczniowie, czy to jest taki okres rzeczywiście przerażający, czy to jest okres trudny? Tutaj zdania są podzielone i właściwie można spotkać się z bardzo różnymi opiniami. No one na pewno wynikają z praktyki. Niektórzy rodzice świetnie przechodzą ten okres dorastania i świetnie się dogadują ze swoimi dziećmi, ale kiedy słyszę takie opinie, że no nie można tak mówić, to nie jest okres przerażający, to nie jest okres trudny, ja nie do końca się z tym zgadzam. To jest okres trudny dla rodzica. Dlaczego? No, jeśli popatrzymy sobie choćby również dla nauczyciela, jeśli pomyślimy sobie nawet o pytaniach, które zadają dzieciaki, jeśli 7-8-latek zadaje nam pytania takie jak to się dzieje, że w dzień jest jasno, tak, ile dziennie kura może znieść jajek, to są takie pytania, no pewnie te i różne inne, ale chodzi mi o pewien rodzaj pytań i nagle pojawiają się u tej osoby pytania, dlaczego ja muszę chodzić do szkoły?
Jak to się dzieje, że te koleżanki, ci koledzy, na których najbardziej mi zależy, mnie nie lubią? No to są takie pytania, które zawsze wzbudzą jakiś niepokój. I to nie wystarczy nam przeglądarka internetowa, gdzie sprawdzimy, ile dziennie kura znosi jajek. To są pytania z zupełnie innego rodzaju i które wymagają od nas zupełnie innej reakcji. I to jest pewna trudność. I w tym sensie nastolatek nie musi robić jakichś strasznych rzeczy, żeby dla nas i tak to był trudny czas. Nastolatek zamyka się w pokoju. Rodzic martwi się, co też tam się dzieje, dlaczego on już nas nie lubi. To jest absolutnie normalna rozwojowa faza i taka potrzeba, bo to jest takie zadanie rozwojowe, żeby się odłączyć od tej rodziny. I to zamykanie się w pokoju, co pokazują badania, w zdecydowanej większości nie wiąże się z niczym takim niepokojącym. To znaczy, że dziecko tam siedzi i robi coś strasznego, czego my nie widzimy. Zwykle chodzi po prostu o takie odłączenie się od rodziny. Ale no właśnie, te pytania, te zachowania, te nowe reakcje, milczenie przy stole, jakieś nowe formy popisywania się w klasie, dla dorosłych są po prostu trudne. I w tym sensie nawet nastolatek, którego rozwój przebiega absolutnie normalnie, standardowo i nic bardzo złego się nie dzieje, i tak może nas niepokoić. I dlatego ten moment, kiedy to dziecko zaczyna wchodzić w okres dorastania, jest tak niezwykle ważny. I tak dobrze, że my o nim rozmawiamy, bo to jest jeszcze taki moment, kiedy jeszcze my dorośli dużo możemy, bo jeszcze mamy jakiś taki dostęp do tego dziecka, możemy wiele z nim poustalać, możemy wiele mu pokazać, możemy wiele mu powiedzieć, zanim właśnie nastąpi ta potrzeba bardziej odłączenia się od nas, niż takiego właśnie bycia z nami. Zatem ten most, który łączy dzieciństwo z dorastaniem, to jest taki most, przez który łatwiej przechodzi się razem, taki, na który właśnie dobrze czuć się jakby zaproszonym w takim towarzyszeniu, dziecku, uczniowi. I naprawdę nie jest takim dobrym pomysłem, żeby tę fazę pomijać, bo my skupiamy się na młodszych dzieciach, nawet często jak czytam książki o nastolatkach, o rozwoju w ogóle dzieci, to mamy książki tam o rozwój 3-5-latka, potem mamy nastolatki, a jakby gdzieś pomijamy te dzieci 8-10-letnie, a to jest naprawdę niezwykle ważny moment. Ostatnio Iwona Chmura-Rutkowska powiedziała, że to jest taki wiek cichej rewolucji, że jeszcze nie widać, a tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. No i właśnie, co się dzieje? Czyli mamy ten pierwszy z tych naszych trzech takich punktów kluczowych dzisiejszego spotkania, czyli pierwsze: ciało, mózg, myślenie, emocje. Jeśli chodzi o ciało, no to nic odkrywczego tutaj pewnie się nie pojawi. Ciało zaczyna dosyć gwałtownie się zmieniać. Bardzo często intensywnie dzieciaki zaczynają rosnąć też w tym wieku, co jest niezwykle ważne, bo nie zaryzykowałabym takiej tezy, że to ciało zmienia się jakoś bardzo, bardzo mocniej niż, nie wiem, ciało 2-letniego dziecka. Chodzi o coś innego, o taką świadomość tych zmian. Te nasze dzieciaki, nasi uczniowie, którzy mają 10-11 lat, stają przed lustrem i bacznie przyglądają się sobie. Co więcej, oni stają przed lustrem, którym są inni ludzie, o czym za chwilę trochę więcej powiemy, i mają taką świadomość, że są widziani, że są jakoś analizowani, że robią swoim wyglądem, tym jacy są, na kimś jakieś wrażenie. I to jest ta zasadnicza zmiana, bo same zmiany w ciele są ważne, ale taka świadomość tych zmian w ciele to jest coś, z czym dziecko w tym wieku się mierzy. Jeśli chodzi o myślenie, to najważniejsze, bo tu moglibyśmy mówić 3 godziny o samym myśleniu, ale tak najważniejsza rzecz, to co się zawsze podkreśla, to, że kora przedczołowa, która odpowiada za racjonalne myślenie, za planowanie, regulację emocji, że ona w pełni rozwija się dopiero w 25 roku życia. I kiedy dzieciaki wchodzą w ten okres dorastania, no to właśnie jest taki moment, kiedy
pewne ich zachowania, trochę ich wygląd zaczyna już być taki zbliżony do dorosłego, już wydają się być coraz bardziej takie właśnie dojrzałe, świadome. Natomiast dziecko kieruje się w tym wieku emocjami, kieruje się impulsami i takim przykładem jest piłka wypadająca na ulicę. Dziecko wie i gdybyśmy usiedli i rozmawiali z naszą klasą o tym, to oni doskonale wiedzą, że nie wolno wybiec na tę ulicę po piłkę. Natomiast impuls taki właśnie w zachowaniu może być taki, że dziecko w tym wieku właśnie jeszcze wybiegnie na tę ulicę po piłkę. Zatem kieruje się właśnie takim impulsem emocjonalnym. Za chwilę, bo na kolejnym będzie taka trochę struktura tego spotkania, że będę mówiła o pewnych wątkach i potem kolejne slajdy to będą takie porady, propozycje, jakieś pomysły na to, co my możemy robić, skoro tak jest. Więc na razie taki tylko krótka opowieść, a potem będzie kilka pomysłów, co można z tym zrobić. Jeśli chodzi o myślenie, to też można powiedzieć, że rozwija się taka refleksyjność i myślenie abstrakcyjne, no i super, pięknie, ale podam Państwu taki mój ulubiony przykład, z którym się spotkałam, który cudownie to obrazuje, że świetnie, aczkolwiek też to z pewnymi trudnościami się będzie wiązało. Był taki eksperyment, że mówiono dzieciom w różnym wieku o pewnej sytuacji, że wyobraźcie sobie, że jedzie samochód, w tym samochodzie są ludzie i nagle z okna tego samochodu wypada telefon, ktoś wyrzuca telefon. No i pytano dzieci w różnym wieku, żeby powiedziały, co, jak rozumieją tę sytuację. No i ten eksperyment pokazuje, że to wchodzenie na ten most dorastania jest wtedy, kiedy zmieniają się odpowiedzi na to pytanie. Dziecko kilkuletnie powie, ojej, szkoda, telefon będzie popsuty. To na pewno ten telefon jak uderzył o ziemię, no to się rozpadł. Albo może pękła szybka. To będą takie odpowiedzi z myślenia bardzo konkretnego. A nastolatek, nawet ten młodszy, może powiedzieć, ale tam musieli się pokłócić w tym samochodzie. Albo może mama się zdenerwowała, czy tata, że dzieci z nim nie rozmawiają i po prostu tak się zdenerwowała, że aż wyrzuciła telefon jednego z dzieci przez okno. I to jest taki ciekawy eksperyment i te odpowiedzi pokazują nam właśnie to, jak zmienia się myślenie. Czyli właśnie te pytania, po co ja w ogóle muszę chodzić do szkoły, tak? Pytania dotyczące właśnie własnego ciała, własnego istnienia na świecie, takie już wychodzące bardzo poza konkret, no to jest właśnie ten wiek i te pytania często są po prostu bardzo trudne. Zatem też często w takich psychologicznych opracowaniach podaje się taki przykład z porankiem. Poranek w domu często bywa trudny i taka informacja dla rodziców, że to dziecko szukające, 10-11-letnie, szukające tych butów na WF i naprawdę nie mogące ich znaleźć, mimo tego, że te buty leżą mu dosłownie przed nosem, to może to wynikać z tego, że właśnie te impulsy, tak, jakieś rozkojarzenie, zamyślenie poranne biorą górę. I dlatego dorosły jest tutaj często potrzebny do takiego porządkowania świata, nadawania struktury, no, ukierunkowywania tych trudnych pytań. No i teraz ten zapowiadany fragmencik podążaj, wskazuj, towarzysz w tym obszarze, czyli mamy ciało, myślenie, emocje i co my możemy tutaj zrobić, jak możemy wspierać. Na pewno jeśli chodzi o impulsywność i emocjonalność, to ważne jest właśnie to nasze zrozumienie, że jeśli zapytamy takie dziecko wchodzące w ten okres dorastania, dlaczego ty podnosisz głos, dlaczego ty krzyczysz, dlaczego ty coś zrobiłeś, mimo tego, że tak robić się nie powinno, no to dziecko nie odpowie nam, ponieważ jestem w takiej fazie rozwoju. Ono nie wie, dlaczego często zrobiło. Po prostu zrobiło. I nawet myślę, że warto rozmawiać z naszymi uczniami, z naszymi dziećmi o tym, że tak to bywa w życiu, że postępujemy tak impulsywnie, jakoś emocjonalnie
i szukanie takich strategii, sposobów, jak sobie poradzić z własną impulsywnością, to jest naprawdę świetne. Ja polecam zasadę, żeby w ogóle uczyć dzieciaki takiego wytwarzania sobie w głowie takiego znaku stop. To znaczy, że w różnych sytuacjach nawet można powiedzieć sobie na głos: stop, zatrzymaj się, zrób za chwilę. To jest taka bardzo fajna strategia, żeby dziecko samo sobie to powiedziało. Albo to trochę dla starszych nastolatków, ale no my też uczymy te dzieciaki w tym młodszym wieku, że co będą robiły też za kilka lat i chcemy, żeby były przygotowane, żeby nie popełniały jakichś błędów. Można tutaj już ćwiczyć taką zasadę 5 minut. Jeśli chcesz na przykład wysłać do kogoś jakąś wiadomość, albo jeśli chcesz jakiś komentarz w internecie zamieścić, to napisz to, nie wysyłaj, poczekaj 5 minut, przeczytaj i dopiero wtedy wyślij. Ja muszę powiedzieć, że sama stosuję zasadę 5 minut czasem, szczególnie jeśli jest jakaś tak emocjonalna właśnie sytuacja i to fajnie działa. Warto takie strategie razem z naszymi uczniami, z naszymi dziećmi poznawać i ćwiczyć sobie. Znam panią wychowawczynię w pewnej klasie, która nauczyła swoją klasę takiego w ogóle hasła, żeby dzieci na przykład, kiedy dzieje się coś między nimi, pojawia się jakieś napięcie, tak, emocje, jest za chwilę widać, że wybuchnie jakaś sytuacja, to żeby używać takiego hasła: stop, zatrzymaj się, ja tak nie chcę. Tak? Czyli nawet uczenie takich haseł, które można powiedzieć sobie w głowie, które można powiedzieć komuś, jakiś gest ręką: stop, zatrzymaj się, ja tak nie chcę, stop, zatrzymaj się, ja chcę stąd wyjść, ja chcę tutaj nie być, to też może dosyć fajnie podziałać. 4 filary dbania o siebie to oczywiście sen, ruch, dobre odżywianie i dobre myślenie o sobie i o świecie. I to jest, myślę, takie dosyć ważne, to ostatnie, bo o tych innych mówimy podczas lekcji, mówimy o tym w domu, tak, praktykujemy. Natomiast dobre myślenie o sobie i o świecie, zachęcanie. Bywa tak, że dzieciaki w 7., 8. klasie, kiedy mają coś dobrego o sobie powiedzieć, to w ogóle nie bardzo potrafią. I to jest taki moment, kiedy dziecko ma 10-11 lat, żeby się właśnie tego uczyło, żeby uczyło się dobrze mówić o sobie też, żeby robiło różne dobre rzeczy i żeby wiedziało, że to jest dobre. Czyli żeby potrafiło powiedzieć o sobie coś dobrego. To jest bardzo taki ważny moment. Te nasze reakcje, reakcje dorosłego warto widzieć w kontekście, ponieważ my no, też musimy być właśnie dobrzy dla siebie. To, co powiedziałam trochę już o tym naszym dobrostanie. Jesteśmy ludźmi, którzy no, na pewne emocje też odpowiadają reakcją emocjonalną. I oczywiście no, rolą dorosłego jest, żeby zatrzymywać te reakcje, żeby ją sobie przepracowywać w jakiś taki świadomy, właśnie dorosły sposób, ale miejmy taką świadomość, bądźmy tacy dla siebie dobrzy. Wiedzmy, że ten świat, w którym żyją, dorastają nasze dzieci, to jest też trochę inny świat niż ten, w którym my dorastaliśmy, świat, którego my też się trochę uczymy i nie jesteśmy robotami, jesteśmy ludźmi. I warto też ten kontekst jakby podkreślać sobie to, myśleć o tym i być po prostu dla siebie dobrym. Jeśli coś nam się nie uda, to nie jest tak, że jak się raz nie uda, to już po prostu przegraliśmy naszą rolę wychowawczą. Nie, mamy jeszcze szansę na to, żeby spróbować zrobić inaczej. I jeszcze tak szybciutko takie przykłady, no niegrzeczne odpowiedzi. To będą, one będą się tutaj pojawiały, tak zwane niegrzeczne odpowiedzi. Co można zrobić? Na pewno można zastanowić się, kiedy odpuścić, bo czasami ta niegrzeczna odpowiedź będzie jakimś formą zwrócenia uwagi na siebie. Pewnie łatwiej to zrobić w domu niż w klasie, bo trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w której na lekcji tak pozwalamy na to, żeby jakieś te niegrzeczne odpowiedzi się pojawiały zupełnie bez komentarza, ale w domu myślę, że można czasami odpuścić i za chwilę dać po prostu dziecku naszą uwagę. Odwoływanie się do zasad, takie krótkie, szybkie.
w naszej klasie umówiliśmy się, że tak nie mówimy i tyle. Nie odwoływanie się do tych słów, tylko do emocji, które im towarzyszą, zastanowienie się, co się dzieje, być może dzieciom w klasie jest po prostu duszno, tak bywa, albo potrzebują chwili przerwy, albo to, co robimy, jest dla nich właśnie bardzo trudne i to wywołuje taką odpowiedź, no, czyli takie typowe pedagogiczne szukanie powodu, a nie tylko skupianie się na zachowaniu. Jeśli chodzi o zasady, warto się upewnić, czy dziecko w ogóle rozumie zasady, czy brało udział w ustalaniu tych zasad, czy doświadcza takiego zaufania dorosłego, czy też jest nadmiernie kontrolowane, wtedy będzie pokusa łamania tych zasad. No i jeszcze jeden przykład to bałagan. Myślę, że to jest taki przykład dosyć typowy dla życia z dzieckiem, które wchodzi w okres dorastania. To jest znakomity moment, żeby wspólnie uczyć się sprzątać, żeby to sprzątanie dzielić na małe zadania, bo może się okazać, że hasło posprzątaj pokój jest po prostu za trudne. To jest to takie zderzenie nasze, że my widzimy to nasze dziecko tak duże, tak świadome, tak rozmawiające z nami na różne poważne tematy i zakładamy, że ono doskonale wie, co to znaczy posprzątać pokój, a może być tak, że nadal jeszcze potrzebuje w tym zadaniu po prostu naszego wsparcia. Zatem dzielenie na małe zadania, pokazanie na przykładzie. Jeśli jest też taka podpowiedź, żeby na przykład wymyślić jakiś rodzinny taniec sprzątania, kiedy to włączamy jakąś muzykę i wykonujemy pewne czynności, bawiąc się przy tym. No oczywiście z taką świadomością, że nie dla każdego dziecka, nie każde wejdzie w taką zabawę, będzie miało na to ochotę, ale też czasami warto tego spróbować. No i też bardzo ważne jest to, żeby w tym właśnie wieku ćwiczyć pewne takie umiejętności. Odmawianie, wybieranie, decydowanie. Byłam właśnie świadkiem dosłownie dwa dni temu takiej sytuacji, w której właśnie taka 10-11-latka coś tam sobie wybierała w sklepie i mama komentowała to: tak, wybierz co chcesz, ale ja ci jednak sugeruję, żebyś wybrała to, bo to jest zdrowsze. I ta dziewczynka cały czas upierała się na jedną rzecz, a mama cały czas próbowała przekierować, mówiąc: tak, tak, ja zgadzam się z tobą, widzę, że to wybierasz, ale może wybrałabyś coś innego. Myślę, że to jest świetny czas, żeby właśnie dawać szansę na decydowanie w sprawach nawet błahych, ale żeby to dziecko, czyli ta sytuacja w sklepie była idealna do tego, żeby dać szansę wybrać, żeby nawet powiedzieć: pewnie dla siebie wybrałabym coś innego, ale ty wybierasz dla siebie, więc oczywiście wybierz to, na co masz ochotę. Bardzo trudno jest dzieciakom odmawiać i to jest taki moment 10-11 lat, kiedy jeśli już nie umie odmówić koledze czegoś, to ta trudność może narastać. Czyli pokazywanie też tego, że zobacz, jeśli odmówisz koledze, to nie jest tak, że ten kolega zerwie z tobą znajomość. Dzieciaki często się tego boją, mają takie zero-jedynkowe trochę myślenie w tym wieku, że jeśli komuś odmówię, to ten ktoś może już nigdy ze mną nie porozmawia na przykład, albo już nigdy mi czegoś nie zaproponuje. I świetnie się sprawdza, nawet możemy to ćwiczyć, wprost mówić naszemu dziecku, że czasami jeśli w domu nie masz na coś ochoty, odmów mi, zobacz, jaka będzie moja reakcja. To oczywiście dotyczy tych dzieci, które mają z tym problem, bo pewnie są takie, które absolutnie tego problemu nie będą miały, ale to jest moment, kiedy zaczynają się właśnie takie trudności z dokonywaniem wyboru, z decyzją, z odmówieniem. To jest też doskonały moment, żeby właśnie te umiejętności ćwiczyć. I nie zapominajmy o roli zabawy. Jeśli jesteście Państwo rodzicami dzieci w tym wieku, nauczycielami, wychowawcami, to pewnie zdarzyło Wam się być świadkami takich sytuacji, kiedy to już oni czują się tacy dorośli i tam, prawda, gdzieżby tam się bawili. I w takich momentach, kiedy czują, że nikt ich nie widzi, zaczynają się bawić. Czasami nawet wyciągają jakieś samochodziki ze swoich szuflad.
jakieś klocki, których pewnie już nie wyciągnęliby przy koledze czy koleżance, natomiast ta potrzeba zabawy jest ogromna. I zabawą nie jest tylko no właśnie to korzystanie z jakichś zabawek, ale też takie czynności, które po prostu są zabawą. I trochę mało jest tej zabawy w naszym świecie. Ona bardzo relaksuje, ona nadal tutaj jest potrzebna tak właśnie rozwojowo. I muszę powiedzieć, że takim polem do zabawy są na przykład wycieczki szkolne, a chyba mamy trochę taką tendencję w tych czasach, żeby te wycieczki były takie bardzo zaplanowane, bardzo edukacyjne. Brakuje takich wycieczek, ja mam taką jakąś potrzebę promowania takich wycieczek, gdzie jest trochę mniej planu, a trochę więcej zabawy, wspólnego bycia i zobaczenia, co oni będą robili, bo na tej wycieczce nie będzie komputerów, w domu jest trudniej, bo mamy te, za chwilę będzie o komputerach, o smartfonach, które nie są absolutnie złe, które są bardzo dobre, ale ta pokusa, żeby tam się bawić, jest duża. Natomiast na takiej wycieczce, gdzie nie ma tych komputerów, spontanicznie zaczną się jakieś zabawy i warto dawać szansę. Czyli te wycieczki, te urodziny, które też jeszcze czasami dzieci w tym wieku organizują dla kolegów i koleżanek, nie muszą być takie zaprogramowane od A do Z. To jest moment, kiedy jeszcze te dzieci chcą się bawić. Zresztą nawet my dorośli powinniśmy się bawić, to jest naprawdę fantastyczny sposób też na odpoczynek. Ale właśnie tutaj gdzieś pojawia się takie myślenie, że w tych dzieciakach, że no ja już teraz nie mogę się bawić, bo jestem za dorosły. I to jest taka nasza rola, żeby te szanse na zabawę dawać, bo zabawa jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ważna. No i drugi wątek, bardzo, bardzo ważny, to relacje. Rówieśnicy, szkoła, rodzina, ludzie wokół mnie, to zawsze jest ważny wątek także naszego życia. Jeśli przyglądamy się rozwojowi na każdym etapie, no to ludzie są zawsze niezwykle ważni, ale jak Państwo doskonale wiecie, tutaj właśnie zmienia się coś, właśnie na tym etapie tej czwartej, piątej klasy zmienia się nam sporo w tych relacjach i dlatego warto się im przyjrzeć. Jest taka zmiana priorytetów z tej ukochanej pani w klasach 1-3, o której już przed chwilą mówiłam. W to miejsce no tak wskakują rówieśnicy. Oni wcześniej też byli ważni, ale teraz stają się ważni niezwykle, najważniejsi. Ich opinia staje się po prostu kluczowa i oni są też taką najważniejszą publicznością tych dorastających dzieciaków i dlatego myślę, że ta relacja z rówieśnikami jest chyba najważniejsza i to, jak możemy się jej właśnie przyglądać i ją wspierać. No i właśnie ten rówieśnik zdaje się być najważniejszy, bo wcale być nie musi, to znaczy dla dzieciaków nadal będzie niezwykle ważny rodzic, będzie niezwykle ważny nauczyciel, wychowawca, ale trochę trudniej pewnie jest to okazywać. Na pewno przy kolegach i koleżankach trudno pokazać, że ten rodzic czy ten nauczyciel jest dla nas taki bardzo ważny. Zatem ten rówieśnik, no tak trochę w tym centrum życia naszego dziecka czy ucznia rzeczywiście się po prostu pojawia. No i to jest taki moment, kiedy niezwykle ważne jest właśnie budowanie poczucia własnej wartości i ta wartość, ona buduje się w kontekście innych ludzi, czyli już trochę mniej w kontekście po prostu mojego kontaktu ze światem, czyli kiedy moim sukcesem jest to, że ja właśnie z tych klocków coś ułożyłam i jestem z tego bardzo zadowolona, to tutaj ważne będzie to, żeby ktoś to zobaczył, żeby ktoś to docenił. Czyli to poczucie, to budowanie własnej wartości jest właśnie bardzo mocno w takim kontekście społecznym. I to, o czym już trochę mówiłam, to jest ważne, żeby dzieciaki
wiedziały, w czym są dobre, żeby potrafiły o tym powiedzieć, żeby miały szansę doświadczyć sukcesu. Każde dziecko może doświadczyć sukcesu, jeśli ma tutaj odpowiednie okoliczności. Zatem to jest bardzo ważne i ważna jest właśnie też taka świadomość, że to dzieje się, no, szczególnie właśnie w kontekście rówieśników. Zatem odrzucenie rówieśnicze będzie tutaj szczególnie bolesne. Bardzo często w klasach czwartych, piątych zaczynają się takie, no, szkoły tak mają problem z tym, że pojawia się właśnie wykluczanie rówieśnicze, pojawia się jakieś takie odpychanie kogoś z grupy i to niezwykle obniża poczucie własnej wartości. Jeśli chodzi o to, co rodzice mogą robić, to na pewno takie wspieranie rozpoczynania znajomości. To jest trudne, to jest sztuka. Zresztą pomyślmy sami, wyobraźmy sobie, że jesteśmy pierwszy dzień w nowej pracy czy w jakimś miejscu, w którym nigdy nie byliśmy. To rozpoczynanie, zawiązywanie znajomości jest naprawdę, bywa bardzo, bardzo trudne i znów, warto to ćwiczyć. Myślę, że można też ćwiczyć to na lekcjach wychowawczych. Możemy ćwiczyć uważne słuchanie, czyli takie słuchanie, w którym ja nawiązuję do tego, o czym mówi osoba, którą poznaję. Czyli jeśli tam ktoś opowiada o tym, co robił wczoraj, to można powiedzieć: o, widzę, że wczoraj naprawdę twój dzień był bardzo ciekawy. Czyli takie dawanie, uczenie tej uważności, o której też tutaj Asy Internetu, to jest ważny wątek, ta uważność, to właśnie uczenie tej uważności i okazywanie uważności ludziom, których poznajemy, to jest coś na pewno bardzo wartościowego. Jak się przedstawić? To wcale nie jest takie proste. To są takie umiejętności społeczne, które zaczynają być potrzebne. Siedmiolatek, pięciolatek, trzylatek w piaskownicy, on nie potrzebuje wiedzieć, jak to zrobić, bo jakoś te dzieci w tym wieku zaczynają zabawę. Natomiast 11-12-latek już musi jakoś się zaprezentować. Tutaj już do grupy nie wchodzi się tak po prostu. To jest coś, na czym na pewno warto się skupić i można nawet sobie przećwiczyć. Gdybyś kogoś poznał, to co byś powiedział o sobie, o co byś zapytał, jak byś okazał to, że słuchasz tej osoby. To takie dosyć niby proste, ale czasami takie umiejętności, które właśnie warto poćwiczyć. W tym wieku pojawia się taka presja bycia cool. Ja takie określenie znalazłam w jednej z książek, ono mi się bardzo podoba. Nie można już być tak do końca sobą. Trzeba być cool, trzeba być wyluzowanym, trzeba mniej się przejmować szkołą i też to jest, myślę, dobre dla nas, żebyśmy myśleli w tym kontekście. To znaczy, że niektóre zachowania naszych dzieci i uczniów wynikają po prostu z tego, że one czują, że muszą być cool. Gdyby były z nami jeden na jeden, zachowywałyby się zupełnie inaczej i dlatego no myślę, że to jest taki ciekawy kontekst też tego, żeby mieć to na uwadze, że dla niektórych dzieciaków relacje z rówieśnikami są po prostu bardzo trudne, bo trzeba coś udawać, trzeba wchodzić w pewną rolę, trzeba wydeptywać ścieżki, które wcale nie są wygodne i rzeczywiście dla bardzo wielu dzieci w tym wieku te relacje są jednocześnie takim największym pragnieniem i jednocześnie największą trudnością. I bycie w szkole kilka godzin jest po prostu niezwykłym napięciem, które może się też przejawiać w różnych zachowaniach, bo po prostu to jest bardzo, bardzo trudne być z naszym rówieśnikiem, mimo tego, że tego nie widzimy. Na pewno pojawiają się w tym wieku kłamstwa, obmawianie, czyli jakieś takie trudności w tych relacjach rówieśniczych. I jeśli chodzi o kłótnie, to pewnie najlepszym pomysłem jest to, żeby interweniować tylko wtedy, kiedy naprawdę trzeba. Bo kłótnia jest świetnym takim momentem, żeby też uczyć się.
tego, jak rozwiązuje się sytuacje z innymi ludźmi, jak rozwiązuje się konflikt na przykład. Zatem ta interwencja wtedy, kiedy ona jest naprawdę konieczna, my trochę za szybko interweniujemy, często jeśli chodzi o takie kłótnie. Oczywiście granicą jest bezpieczeństwo, jeśli my widzimy, że to, co za chwilę się wydarzy, jest po prostu niebezpieczne, no to oczywiście tutaj należy natychmiast reagować. Kłamstwo. Tutaj też warto zastanowić się nad tym, czy dzieciaki nie boją się mówić nam prawdy. Co słyszą, bo to jest też taki wiek, w którym będą się pojawiały te trudne tematy, będą się pojawiały jakieś takie sytuacje, w których dziecko musiałoby się do czegoś przyznać, musiałoby no właśnie tak wziąć odpowiedzialność na siebie. To zupełnie inaczej działa u siedmiolatka, a zupełnie inaczej właśnie u 10-11-latka. I co wtedy usłyszy, kiedy nam powie, że coś się wydarzyło, że coś zrobiło? I to jest ten moment, kiedy jeśli usłyszy, dziękuję, że mi o tym mówisz, teraz musimy się tym zająć, żeby to rozwiązać, to będzie się uczyło tego, że warto mówić prawdę. Kłamstwo bardzo często w tym wieku pojawia się z obawy, że albo zakłada, że dorosły no, zareaguje, nie wiem, emocjonalnie jakoś mocno, że pojawi się jakaś kara, albo z takiego doświadczenia, że tak było. Czyli to największym wsparciem byłoby właśnie wspieranie tej szczerości, prawdy. No i obmawianie, myślę, że pokazanie mechanizmu plotki, pokazanie jak to, co mówimy o innych ludziach, może do nas samych wrócić, to jest właśnie coś, co pewnie warto, żeby właśnie w tym momencie było treścią lekcji wychowawczej. I jeszcze takie dwa krótkie wątki. To jest też taki moment, kiedy dzieciaki zaczynają funkcjonować w takich parach, zwykle jednopłciowych. To jest takie przyjaźnie, bardzo mocne. No i to jest to pytanie, czy to dobrze, czy źle. Oczywiście to nie jest tak, że jako nauczyciele mamy rozbijać tak, te pary w szkole, czy jako rodzice. Natomiast pamiętajmy proszę, że z perspektywy na przykład zapobiegania przemocy dobrze mieć sieć dobrych znajomych. I te profesor Pyżalski fantastycznej metafory tutaj używa, że gdybyśmy sobie narysowali taką pajęczynę relacji między dzieciakami na przykład w klasie, to lepiej dla dziecka jest, żeby nawet cieniutkie niteczki, ale wiele tych niteczek dochodziło do niego, niż żeby miało jedną grubą nitkę z kimś. Bo właśnie w sytuacji trudnej więcej osób może na przykład stanąć po jego stronie. Dobrze jest się znać w klasie, więc to jest taki moment na bardzo intensywną integrację, robienie czegoś razem, robienie fajnych rzeczy razem, wychodzenie z klasą do kina, na lody, cokolwiek, co sprawia organizowanie jakichś imprez, w których ta klasa jest właśnie organizatorem, żeby te sieci relacji właśnie były takie jak najbardziej gęste. Rodzic przesadnie zaangażowany to ten rodzic, który organizuje urodziny od A do Z, który towarzyszy dzieciom, które spotkały się w jego domu i najchętniej by też zaplanował każdą minutę tego spotkania. W tym wieku dzieciaki potrzebują też czasu na to, żeby samodzielnie eksplorować te relacje z rówieśnikami i przesadne zaangażowanie naprawdę nie jest tutaj najlepsze. I jeszcze tylko króciutko o domu, o rodzeństwie. Rodzeństwo to jest bardzo ciekawy temat, znów moglibyśmy długo o nim rozmawiać, ale powiem tylko o jednej rzeczy, że rodzeństwo to są właśnie te osoby, z którymi najlepiej się ćwiczy właśnie wyjście z konfliktu, na początku niestety trzeba w ten konflikt wejść, odmawianie, zatem nawet jeśli są napięte relacje między rodzeństwem, ale nie są one właśnie niebezpieczne, czy nie krzywdzą jednego z tych dzieci, ale są po prostu bardzo intensywne, to nawet dobrze z perspektywy rozwoju i proszę tak o tym myśleć, bo bardzo często między rodzeństwem właśnie dużo się dzieje, ale to jest świetny partner do ćwiczenia umiejętności społecznych. I to, że
te więzi, mimo tego, że jest skierowany wzrok i to te dzieciaki podążają w tym wieku za rówieśnikiem, to że ten rodzic, nauczyciel, więź, to jest taki bezpieczny port, żeby dzieciaki miały takie poczucie, że są dorośli, do których mogą przyjść z problemem, którzy zawsze są, że po takim ciężkim dniu zmagania się ze swoim dorastaniem są ci dorośli i to, że potrzeba całej wioski do wychowania dziecka, w tym wieku fantastycznie sprawdzają się starsze kuzynostwo, świetnie się sprawdza, tak zwany najmłodszy wujek, ciocia w rodzinie. To są osoby, z którymi te dzieciaki chętnie porozmawiają, więc jeśli możemy je zaangażować, poprosić, żeby spędziły trochę czasu z naszymi dziećmi, porozmawiały, gdzieś razem sobie poszli, bo to jest ten taki dorosły, ale jednak bliżej rówieśnika i to jest osoba, przed którą pewnie chętnie dzieciaki się będą otwierać. I nasz ostatni wątek to technologia, czyli tutaj troszkę o tym właśnie byciu online. No ta technologia w naszym temacie dzisiejszego spotkania pojawia się laptop, bo ta technologia, ona jest w życiu naszych dzieci też i wcześniej, ale to jest ten moment, kiedy pewnie właśnie ten pierwszy laptop, smartfon pojawia się w naszej codzienności z naszymi dzieciakami, z naszymi uczniami. No i tutaj jest bardzo wiele takich pytań, które pewnie my sobie zadajemy i zachęcam do tego, żeby w ogóle tak sobie trochę o tym pomyśleć. Co nas tutaj martwi? Jakie są nasze obawy? Żebyśmy przyjrzeli się temu, jaką rolę w tym świecie, w którym żyjemy, ma po prostu technologia i takie głębokie przyjęcie tego, że po prostu tak jest. Że mamy raczej szukać sposobów, jak sobie to życie, pracę i też bycie w roli nauczycielki, nauczyciela organizować w świecie, w którym te technologie po prostu grają ogromną rolę. I znalazłam gdzieś taki fajny cytat, że nie mamy szans na załatwienie spraw w takim świecie, jakim chcielibyśmy, żeby ten świat był. Mamy szansę na to tylko w tym świecie, w takim, jakim on jest. Czyli jeśli gdzieś w nas są właśnie te obawy, jakiś bunt, to one mogą po prostu nas bardzo blokować. Monitoring czy mentoring. Nie jestem przeciwniczką kontroli rodzicielskiej i myślę, że warto korzystać z różnych aplikacji, wspierać się właśnie w tym, poznawać tak, możliwości, jak możemy nie tyle kontrolować właśnie, ale podążać za naszym dzieckiem, wiedzieć, co ono robi w sieci, ale to nie jest nigdy dobre, jeśli nie ma mentoringu, czyli rozmowy, tłumaczenia. Nie chodzi o to, żeby nasze dziecko czuło się kontrolowane, tylko żeby wiedziało, jaki jest tego cel i żeby po prostu z nami o tym rozmawiało i tylko nasza taka pozytywna, otwarta postawa. Jeśli będziemy chcieli zapobiegać, może nam nie wyjść. Zamiast zapobiegać negatywnym różnym zjawiskom, lepiej promować te dobre, po prostu. No i właśnie jeśli ten pierwszy laptop, pierwszy smartfon pojawia się w naszym domu, to na pewno warto ustalić pewne zasady, również zasady szkolne. One w szkole często są ustawione odgórnie, więc wtedy po prostu one są. Możemy się ewentualnie zastanawiać w naszej radzie pedagogicznej, czy są dobre. Ale to jest bardzo, ale czasami też są te telefony, komputery na naszej lekcji. No właśnie, też chciałam ten poradnik dla rodziny Państwu polecić na stronie Szkoły z Klasą, bo jest naprawdę świetny. Tam są właśnie spisane takie zasady, których należy przestrzegać. I dla mnie to jest chyba w ogóle najważniejsza rzecz, którą dzisiaj powiem, bo jeśli my na tym etapie mamy jeszcze szansę na ustalenie pewnych zasad, jeśli będziemy się za to brali, kiedy nasze dziecko będzie miało 15 czy 16 lat, z 16-latkiem trudno już ustalić zasady, których po prostu nigdy w domu nie było. Więc to jest ten moment. Nigdy nie mam laptopa, telefonu w łóżku, w łazience. Ustalamy przestrzeń wolną od tych sprzętów. Warto, żeby one się w nocy ładowały w jednym miejscu.
I co najtrudniejsze, również nasze sprzęty powinny tam być w nocy, no bo to jest trochę taka obłuda, że zabieramy. I my nie mamy dzieciom zabierać tych sprzętów. Mamy po prostu ustalić miejsce, gdzie one się po prostu ładują. Warto pokazywać dzieciom, jak my używamy. Czy my kiedykolwiek usiedliśmy, nawet jeśli nasze dzieci, bo no, nawet zgodnie z literą prawa, przed 13 rokiem życia nie powinny mieć nasze dzieci kont w jakichś portalach społecznościowych, ale już za chwilę będą je miały. I czy one kiedykolwiek widziały, jak my tego używamy? Co my tam robimy? Jakie są nasze przemyślenia na temat różnych rzeczy, które się dzieją na tych portalach? Chyba rzadko siadamy z naszymi dziećmi i w taki krytyczny sposób tak przeglądamy. Myślę, że to jest bardzo dobre, żeby właśnie to budować. Można no jakby analizować, tak? Co na przykład takie zdjęcie, ktoś wrzucił do sieci, zobacz, takie zdjęcie i jak myślisz, co to zdjęcie, jak odbierają je osoby, które je widzą? Jakieś takie pytania, które mogą nam się wydawać absolutnie takie bazowe, podstawowe, ale to jest właśnie ten moment, żeby wytwarzać taki właściwy stosunek i pokazywać też na swoim własnym przykładzie, jak my używamy technologii. Te domowe zasady powinny też dotyczyć naszych gości. Czyli jeśli ktoś jest w naszym domu, nawet świetnie, żeby dzieci usłyszały, jak mówimy, słuchaj, u nas jest taka zasada, czy zechciałbyś się dostosować, teraz siadamy do posiłku, tam mamy taki koszyczek, może też twój telefon by tam trafił. Myślę, że to jest świetne. I jeszcze taki ważny wątek, jeśli chodzi na pewno o technologię, to jest, jeszcze będzie ich kilka, już trochę przyspieszam, ale kilka wątków jeszcze tutaj byłoby warto poruszyć. Na pewno to, że internet, no szczególnie właśnie portale społecznościowe, do których my jakby przygotowujemy, tak, prawie nastolatek, prawie użytkownik, już pewną kulturę wytwarzamy tego użytkowania i internetu i właśnie portali społecznościowych, to jest coś, co chyba no, szczególnie nas niepokoi. Wiek dorastania i też ten moment, kiedy wchodzi się w ten wiek, to jest rzeczywiście taki czas porównań, o czym już mówiłam. Ludzie stają się takim lustrem i nagle w tym internecie mamy ogromną publiczność. W internecie możemy dostawać takie puste pochwały, jak wrzucamy, jak my dorośli, tak, wrzucamy jakiś post w internecie i 15 koleżanek tam mówi, ale cudownie, tam brawo, kwiatki. I to są często, oczywiście intencje są dobre, natomiast to są takie właśnie pochwały, których pewnie nie zebralibyśmy, gdybyśmy opowiedzieli o czymś na spotkaniu, no to nie byłoby tak, że 15 osób jedna po drugiej tak pochwali nas, jak to cudownie tutaj postąpiliśmy. Więc rzeczywiście to są takie, no to rzeczywiście są niebezpieczne zjawiska dla rozwoju tego człowieka, który wchodzi w okres dorastania. Też taka asynchroniczność komunikacji i takie nadmyślenie, overthinking. Jeśli ja rozmawiam z kimś, to jest ja coś mówię, ktoś coś mówi. I jakby mamy niewiele czasu, a jeśli widzimy jakiś komentarz w internecie, to możemy nawet przyglądać mu się godzinami i go analizować. Ta asynchroniczność, że ktoś coś do mnie kieruje, ale ja mogę to odczytać po jakimś czasie i długo, długo mogę to widzieć. Też takie ryzyko błędnego odczytywania różnych komunikatów. Dzieciakom nawet często się wydaje, że wchodzą w jakieś związki przez to, że korespondują. To nie muszą być portale społecznościowe, to mogą być komunikatory, a w tych komunikatorach nasze dzieci często są i mogą paść ofiarą żartu, tak? Ktoś wysyła im jakieś serduszka, jakieś. Ja już nawet nie mówię, bo tak jak zapowiedziałam, nie skupiamy się na tych takich poważniejszych i bardzo trudnych tematach, kiedy na przykład coś takiego dzieje się ze strony dorosłych względem dzieci, ale nawet to, że komuś się wydaje, tak, że to jest ktoś, kto się mną interesuje, to może być bardzo raniące. Mamy takie zero-jedynkowe przekazy w internecie.
widzimy perfekcyjne obrazy, widzimy bardzo negatywne definicje. Znów to takie poczucie, że w realnym świecie, znaczy w tym świecie offline, ktoś nie powiedziałby czegoś tak negatywnego. W internecie można to znaleźć. No i też pewnie tutaj na tym slajdzie jest dużo takich negatywnych rzeczy, ale no też warto o nich myśleć, że w internecie można znaleźć wszystko i kto szuka, ten znajdzie. I czego szuka, to znajdzie. I to jest też pewne takie niebezpieczeństwo. A z kolei pozytywna rzecz to, że mogę, nawet jeśli bardzo się czymś wyróżniam, jeśli mam hobby bardzo, bardzo nietypowe, to też znajdę w internecie treści, które tego mojego hobby dotyczą, które dotyczą ludzi, którzy są w jakimś sensie do mnie podobni. I co można tutaj robić, bo mamy zastanawiać się nad tym, no bo tak właśnie jest. Na pewno warto rozmawiać, warto analizować. Na przykładzie różnych fake newsów, bo też i z nimi się spotkamy, dzieci się spotkają, zrobić takich kilka kroków, że jeśli spotykasz się z jakąś informacją, to zobacz, czy inni też te informacje podają, czyli sprawdź, czy ktoś inny o tym samym pisze. Sprawdź datę, kiedy to zostało opublikowane, przeczytaj to komuś dorosłemu i zapytaj, czy on się zgadza, czyli takie wademekum, takich kilka punktów, taka strategia, jak sprawdzić, czy ta informacja jest prawdziwa. Pokazywanie na przykładach, że jest taka pewna tendencja do patoinformacji, przeskalowania, czyli ludzie chcą czytać o tym, co negatywne, chcą czytać o tym, co skrajne i dlatego te informacje są w internecie. To nie znaczy, że taki jest świat. Taki komentarz myślę, że dobrze, żeby się w naszych rozmowach pojawił. Też takie budowanie w naszych dzieciach i w uczniach tego poczucia, że jesteśmy gotowi rozmawiać, że są takie tematy jak na przykład seksualność człowieka, gdzie lepiej byłoby, żeby zacząć od rozmowy, a dopiero potem ewentualnie szukać czegoś w internecie. No i na to pytanie, czy dzieci naprawdę korzystając z internetu się uczą, odpowiedź może być zaskakująca, bo nie zawsze, to znaczy nie zawsze potrafią korzystać z internetu tak, żeby się uczyć i to jest ten moment, kiedy warto to ćwiczyć, czyli taka prośba do nauczycieli, do nauczycielek, żeby czasami to nie było 7 stron z podręcznika do opracowania, tylko jakiś temat do opracowania i można właśnie skorzystać z różnych źródeł. Ja wiem, że my to robimy, ale to warto właśnie promować i to jest ten moment, kiedy taka praca się bardzo opłaca, żeby dzieciaki tak naprawdę potrafiły, bo one często nie potrafią, nawet czasami studenci, studentki nie do końca potrafią znaleźć informacje w internecie i z niej skorzystać. Myślę, że to jest ten moment, kiedy wspólnie się tego uczymy. I kilka tylko słów o grach i będziemy powoli zmierzać do końca. Gry nie są takie złe, jak czasami się nam wydaje. To jest taki trochę mit takiego samotnego gracza, który gdzieś tam się uzależnia i po prostu traci całe życie społeczne. Nasze dzieciaki spotykają się podczas gier, uczą się podczas gier. To, żeby stwierdzić, że to granie jest właśnie problematyczne, to należałoby sobie zadać wiele pytań i dopiero takie negatywne odpowiedzi wskazałyby nam na to, czyli że to są gry nieodpowiednie rzeczywiście dla wieku, że w tych grach robią dzieci komuś krzywdę, że zmawiają się w grze przeciwko jakiemuś koledze, to może się dziać. I to są te sytuacje tak naprawdę problematyczne. Oczywiście zasady dotyczące czasu gry jak najbardziej są wskazane. Może nas niepokoić to, że nasze dzieci, nasi uczniowie oglądają, jak inni grają, że to już jest nie do przyjęcia, tak? Że ogląda coś, że zamiast coś robić, to on po prostu ogląda, jak ktoś gra. Tutaj
troszeczkę można na to spojrzeć jak na oglądanie sportu. A my też często oglądamy sport. I jednak jest to jakiś rodzaj rozrywki, też można się uczyć jak grać. Oczywiście jeśli tam nie ma jakichś właśnie takich komentarzy negatywnych, komentarzy niepokojących tej osoby, która gra, no to myślę, że warto. I zatrzymaj i przyjdź na obiad. To hasło, które pojawia się w wielu domach. Naprawdę nie każdą grę można zatrzymać i jest na to sposób, to znaczy informacja, za 15 minut zaczynamy nakrywać do stołu, więc nie zaczynaj niczego, co potrwa dłużej niż 15 minut. Naprawdę nie każdą grę można zatrzymać. No właśnie, to jest taki już tylko komentarz do tego wszystkiego. Jeśli często rodzice mówią, no moje dziecko tam 11-letnie w ogóle nie chce się oderwać od tego ekranu, to ja wtedy zadaję pytanie, a co zobaczy, kiedy się oderwie? Czy mamy jakąś ciekawą ofertę dla naszych dzieci? Może jakieś pomysły na wspólny, nawet nie musi być to weekend, ale nie wiem, wyjście do lasu, na grzyby. W offline może być ciekawiej i to jest taka trochę nasza rola, żeby pokazać dzieciakom, że w offline może być ciekawie, a w online może być bezpiecznie. To jest chyba takie najważniejsze hasło i naprawdę ten laptop, smartfon może być elementem takiej pełnej pasji dorastania naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy my no, budujemy pewną kulturę i też korzystamy z tego, bo jak Państwo doskonale wiecie, bezpieczeństwo, logistyka dnia codziennego na pewno się może tutaj znacznie wzmocnić, możemy bardzo skorzystać z tego, że te technologie są w naszym życiu i taka nasza otwarta postawa na pewno będzie bardzo wspierająca. I to jest ostatnia rzecz, taki dopisek, dorośli w sieci, bo my mówimy i martwimy się tak, co nasze dzieci robią, będą robiły, czy robią w sieci, jak je do tego przygotować, ale takie pytanie, co my robimy w sieci? Tak, nuda, komentarz nuda jest i była rozwojowa, właśnie, dzieci czasami powinny się też ponudzić, pobawić w taki sposób, który wyniknie właśnie z nudy, ale ten dopisek, jak my relacjonujemy nasze życie rodzinne, zawodowe w sieci? Co widzą nasze dzieci, kiedy widzą nas ze smartfonem? Czy jesteśmy po prostu zdenerwowani, komentujemy, co tam, prawda, zobaczyliśmy? Czy korzystamy z tego z pasją, z radością i na przykład pokazujemy, zobaczcie, jaki znalazłam świetny przepis i jutro sobie tam coś ugotujemy rodzinnie? Dobrze, żeby dzieciaki nas widziały właśnie takich. Ja podczas ostatnio usłyszałam taką informację, która była dla mnie no, niezwykle ważna, że różne, no mieliśmy o tak trudnych tematach nie mówić, ale chociaż ten jeden, że różne grupy pedofilskie pozyskują swoje materiały głównie z materiałów, które zamieszczają rodzice w sieci. To znaczy to pytanie, czy naprawdę musimy zamieszczać wizerunki naszych dzieci w sieci, czy naprawdę uważamy, że 11-latek godząc się, kiedy mama pyta, czy mogę wrzucić to twoje zdjęcie na Facebooka, czy on się rzeczywiście godzi, czy to jest rzeczywiście zgoda, czy on ma świadomość tego, że to zdjęcie już zawsze gdzieś tam pozostanie i za kilka lat ktoś będzie mógł go użyć, no choćby po to, żeby go ośmieszyć. Zatem te też pytania o naszą higienę cyfrową, ile czasu my spędzamy, jakie to w nas wzbudza emocje. Być może my sami potrzebujemy wsparcia. Dobrze, że dziś spotykamy się wokół tematu dorastania, wchodzenia w dorastanie naszych dzieci i uczniów. Być może też potrzebujemy takich spotkań, takich rozmów, które dotyczą naszej higieny cyfrowej, naszego korzystania z różnych narzędzi technologicznych, bo właśnie my też potrzebujemy tego wsparcia i jeśli sami tego wsparcia nie uzyskujemy, to trudno nam będzie wspierać w tym nasze dzieci. Także bardzo dziękuję, że Państwo byliście tu dziś z nami, zechcieliście się spotkać wokół tego tematu. Myślę, że to też może być dla nas jakoś wspierające. Ja się ogromnie cieszę z tego spotkania i ono no, mnie wspiera.
że mogłam się z Państwem podzielić kilkoma przemyśleniami, a teraz podzielić się też z Państwem dobrą książką. To są naprawdę trzy świetne książki. Poradnik Twins, czyli prawie nastolatki, smartfonowe dzieci, nowe cyfrowe dzieciństwo, to książki, oczywiście asy internetu i wszystkie pozycje Fundacji Szkoła z Klasą. One są naprawdę dobre i naprawdę kompaktowe i łatwe i przyjemne. Bardzo serdecznie polecam, ale gdyby ktoś chciał książkę, to właśnie te trzy. I bardzo Państwu dziękuję. Zachęcam do kontaktu, czy właśnie na Facebooku, czy na mojej stronie spotkaniaedukacyjne.pl. Być może spotkamy się jeszcze wokół innego pedagogicznego tematu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję Pani Profesor, bardzo dużo się sama dowiedziałam też jako mama nastolatków, trochę starszych wprawdzie, ale naprawdę no już te materiały o rodzeństwie jako takiej przestrzeni do testowania różnych interakcji społecznych, no po prostu z życia wzięte. Dziękujemy Państwu za udział. Ja na czacie właśnie w tej chwili wstawiam link do certyfikatu, ponieważ można uzyskać certyfikat z tego spotkania. To jest króciutki formularz, trzeba podać imię i nazwisko. Bardzo proszę uważnie wpisywać adres e-mail, ponieważ to jest certyfikat, który generuje się automatycznie i na adres e-mail przychodzi do Państwa link z PDF-em, więc to, co tam Państwo w formularzu wpiszą, to będzie na certyfikacie i no, jeśli będzie adres e-mail zły, to nie dotrze po prostu. Proszę sprawdzać spam, proszę sprawdzać różne foldery i powiem tylko, że ten formularz jest ważny, działa przez kilka dni, natomiast certyfikat można pobrać do 7 dni od wypełnienia formularza, więc żeby Państwo nie przegapili tego. Spotkanie jest nagrywane, więc ono się w którymś momencie też pojawi na kanale YouTube Fundacji Szkoła z Klasą, więc będzie można do niego wrócić. Natomiast ja jutro na spokojnie wyślę Państwu jeszcze ten link do certyfikatu tym osobom, które były i wyślę prezentację, żeby można było sobie zerknąć i na przykład spisać te książki, o których Pani Profesor mówiła, czy jakieś wskazówki, bo myślę, że warto. Gdyby jakieś pytania były, to proszę jeszcze pisać, ja jeszcze tutaj przez chwilkę będę, ale też zachęcam do kontaktu z Fundacją, zwłaszcza z nami właśnie, mamy na stronie adres e-mail asy internetu małpa@szkolasklasa.org.pl. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, czy podpowiedzieć na przykład, gdzie szukać różnych materiałów. Zapraszam na stronę Fundacji, zwłaszcza do zakładki materiały, gdzie mamy bardzo dużo materiałów o cyfrowym bezpieczeństwie, o cyfrowym obywatelstwie dla nauczycieli, nauczycielek, dla rodziców, dla rodzin. Naprawdę można dużo znaleźć, także zachęcam do zajrzenia, a nauczycieli i nauczycielki obecnych tutaj z nami zapraszam do kontaktu, ponieważ no, mamy sporo do zaoferowania. Dziękuję jeszcze raz, życzę Państwu miłego wieczoru i jeszcze tutaj przez chwilkę pozostanę, żeby w razie czego odpowiedzieć na jakieś pytania. Ja również bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Dobranoc.